To jest podcast Kuchni Marketera, programu pierwotnie nagrywanego na kanale YouTube pod tą samą nazwą. Znajdziesz tutaj masę inspiracji od osób, które już może znasz lub chcesz poznać. Opowiadają, jak to się zaczęło i dlaczego kochają to, co robią. A także o swoich pasjach, psach, kotach, bieganiu czy muzyce. Autentycznie, szczerze, tak od kuchni. Witam w kolejnym odcinku Kuchni Marketera. Dzisiaj kuchnia wyjazdowa, więc zmieniłem miejsce. A miejsce i moim gościem jest Maciej Wielkopolan. I tu już spieszę z wyjaśnieniem. To nie jest spotkanie rodzinne, zbieżność nazwisk również nieprzypadkowa. Spotykam się z Maciejem, dlatego że Maciej byłeś, można powiedzieć śmiało, ojcem czy założycielem całej branży, może nie całej, ale jeden branży. Dobrze, jednym z pierwszych, jednym z ojców, z założycieli telemarketingu, bo tak wtedy Polsce, się nazywało, w Polsce. To chyba dziś tak się nazywa, nie? Wiesz co, no teraz gdzieś tam jest przemycany contact center, Maciej. No ale to co innego, telemarketing, to telefon, a contact center, dobrze, no to kilka kanałów komunikacji. Tak. Przy takiej nomenklaturze to okej. Okay. Uh-huh. No dobrze, więc, więc już wytłumaczyliśmy się z tego, że spotkaniem rodzinnym nie zorganizowaliśmy, tylko chciałbym właśnie z Maciejem porozmawiać o tym, jak to było, a było to już jakiś czas temu, bo na początku był to kanał Plus. Ale to jeszcze przed branżą, jak gdyby. To jeszcze przed branżą. Lata początek lat 90. Natomiast... ale tam już zetknąłem się, jak gdyby, z takim już super profesjonalnym centrum telefoniczne, centrum obsługi, tak naprawdę. Coś, czego nikt nie znał i nie wiedział, czy no, byliśmy na pewno jedni z pierwszych, byliśmy pionierami na rynku, na pewno. A później CTM, czyli twoja... Potem to już jedna z firm, którą założyłem, Centrum Telemarketingowe Spółka ZOO. No a później? No potem w 2004 roku weszliśmy w skład wtedy trzeciej, a dzisiaj największej grupy contact center na świecie. Francuskiej Teleperformance, po angielsku, no to tak, to grupa pochodzi z Francji, aczkolwiek nazwę ma taką, że i Anglicy, i Francuzi, wszyscy nie do łatwo sobie radzą z wypowiadaniem. No mówię francuska grupa, chociaż tak naprawdę tylko finanse mieszczą się we Francji, z uwagi na to, że cała centrala i ta część zarządcza to są Stany. Aha. Miami Beach na Florydzie, piękne miejsce. Ale na początek pytanie, czy telemarketing to marketing? Oczywiście. Bo to nie jest takie głupie pytanie, bo jakieś usłyszałem sam takie pytanie, które było skierowane do mnie, więc teraz ja przesyłam je do ciebie. Nie, no to uważam, że jeżeli to zadaje takie pytanie, tak naprawdę nie wie, co to jest marketing w gruncie rzeczy, no bo tutaj mówimy przecież, na początku mówiliśmy o telefonie, teraz mówimy o różnych kanałach komunikacji, ale to wszystko wykorzystujemy do komunikacji z klientem. Więc tak naprawdę możemy mu przekazać różne treści. Możemy tak naprawdę mówić o przychodzącym ruchu, gdzie to klient dzwoni, pyta o różne rzeczy, chce dowiedzieć się o różnych sprawach, chce złożyć reklamację, ale także gdzie my możemy do tego klienta wyjść z naszą ofertą, z naszymi pytaniami i kontaktować się, komunikować mu to, co tak naprawdę potrzebujemy. W imieniu klienta, czy też jako klienta, bo tak naprawdę ten polski nazewnictwo jest takie dosyć, szczególnie klient, tak? Bo klientem jest firma, która zleca, ale klientem jest także ten na końcu osoba fizyczna, która kupuje. Czy w ogóle w marketingu z tym słownictwem mamy problem? Marketing przecież nie jest polskim słowem. Oczywiście. Więc to ale przyjął się, właściwie to już chyba tak sztuczno to będzie zmieniać. Nie? Ale czasem bywa to śmieszne. No dobrze, no to poopowiadaj ten rok CTM, to rok, który wystarczy. Czy firma powstała w 97. Już wtedy istniały pojedyncze firmy w tej branży, istniały. Myśmy byli jedną z pierwszych, ale nie pierwszą. Początki, nie powiem, no nie były łatwe, ponieważ rynek dopiero wtedy się rodził. Ja nie wiem, czy Państwo w ogóle pamiętacie te czasy, bo to jak czujesz trochę jak dinozaur, ale pamiętam jeszcze, jak Telekomunikacja Polska S.A., wtedy jedyny operator telekomunikacyjny na polskim rynku, uruchomiła pierwsze numery 0800. To było 5 firm wybranych na rynku, które dostały możliwość przetestowania numeru 0800. No i to jeszcze wtedy solidnie płatne połączenie było, tak? Przy 0800 była to darmówka. To był pierwszy, nie było 801 wtedy jeszcze. Pierwszy to było 0800, czyli tak naprawdę dzwonił klient, płaciła firma, która zlecała. To było 5 firm, które zostało wybranych wtedy. To było chyba, o ile dobrze pamiętam, rok 96.
Dawno, dawno, dawno temu. No i bo na początku mówiliśmy praktycznie tylko o telemarketingu wychodzącym, czyli mówiliśmy tak naprawdę o tym ruchu skierowanym do klienta. Aha. Te klasyczne infolinie zaczęły tak naprawdę funkcjonować praktycznie dopiero od momentu, kiedy te numery 0800, 801 zaczęły być dostępne. No, no właśnie, ale to wiesz, to, że wejdę ci w słowo, poopowiadaj, jak to przekonywałeś klientów etykietami. To są fajne czasy, bo trochę tu steroryzowałem swoją rodzinę, ponieważ w tamtych latach, jak wyjeżdżaliśmy gdziekolwiek na wakacje poza granicę Polski, to nie pozwalałem mojej rodzinie w ogóle kupować rzeczy, które nie miały na opakowaniach numeru infolinii. Przez to udało mi się zgromadzić bazę, powiedziałbym, kilkaset opakowań różnych, herbaty, cukierków, batoników, makaronów, mąki, wszystkiego, co tylko mogłem znaleźć na półkach sklepowych w różnych krajach Europy Zachodniej, gdzie była infolinia konsumencka. Czyli jak moja małżonka wsadziła do koszyka coś, co tej infolinii nie miało, to ja to z koszyka wyciągałem i brałem po prostu produkt, który taką infolinię miał. Czujecie terrorystę? Tak. Przetargałem to wszystko do Polski. Po kilku latach miałem rzeczywiście ogromne ilości tych opakowań i chodziłem do tychże firm, które w Polsce już tak tych samych. Tak, no często, no czasami były też oczywiście nie tych samych, no bo nie zawsze to znajdowałem identyczne, ale jak dziś pamiętam, że jak do Coca-Coli szedłem, to pokazywałem buteleczkę, którą z Włoch przetargałem, gdzie była infolinia. Albo jak makarony, to tak samo, czy wszelkie inne produkty, różnego batoniki, Master Food, czy jakieś tam inne firmy. I przekonywałem decydentów, moich rozmówców, że nie może tak być, że Polska jest jakimś krajem, gdzie ten konsument traktowany jest gorzej niż w Europie Zachodniej, nie ma możliwości skomunikowania się z właścicielem marki. I krok po kroku od tego roku 97 walczyliśmy o to, żeby poszerzać naszą bazę zleceniodawców. Nie ukrywam, że od początku moim konikiem były wszelkiego rodzaju telefony przychodzące, czyli infolinie. To już wtedy wydawało mi się, że pomimo, że Polska do dzisiejszego dnia jest wyjątkowym rynkiem, tak, gdzie ten marketing wychodzący króluje, to jednak cała baza i cały świat tak naprawdę funkcjonuje na telefonach przychodzących. My jesteśmy tutaj ewenementem w skali światowej. I od wtedy też mi się tak wydawało, że te telefony wychodzące z czasem siłą rzeczy będą w mniejszości. Byłem, nie ukrywam, w mniejszości w ogóle też na rynku wśród moich kolegów i koleżanek z branży, ale potem jak już wszedłem do grupy Teleperformance w 2004 roku, to w ogóle to był cel jak gdyby jedyny, który myśmy mieli. W ogóle nie wchodziło w grę pozyskiwanie klientów na telemarketing wychodzący, ponieważ moi pryncypałowie i właściciele z Francji czy ze Stanów, jak tam to spojrzymy, też wychodzi z tego samego założenia, że prędzej czy później rynek telefonów wychodzących się skończy, że wejdą ustawy, które będą regulowały. RODO, które z czasem potem pojawiło się. Wszelkie zgody na telefony, że nie wolno zakłócać klientom. Mówimy to o B2C oczywiście, przy B2B ta sytuacja troszeczkę jest lepsza ta sytuacja. No ale tak opowiadam w skrócie, jak to wszystko wyglądało. A wracając do opakowań, no to rzeczywiście przez lata służyły mi jako super eksponat do przekonywania tych, którzy nie chcieli wierzyć. Teraz już muzealny. Zdecydowanie. No teraz już muzealny, to prawda. Teraz to w gruncie rzeczy u nas znajdujemy bez problemu już tego typu opakowania na naszym rynku. No tak, już nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby się to pojawiło. Dobrze, nie zrobiliśmy otwarcia winnego. A skąd wino i to troszkę później poopowiadamy. No tak, ale skoro mamy gdzieś naleśniki na słodko, to wino na słodko. Pierwszy odcinek ze słodkimi naleśnikami. Do tej pory były wytrawne, teraz dzisiaj mamy słodkie. Moje pytanie pełne jest takie, skąd ten marketing w końcu? Gdzie on się tam pojawił? Znaczy, wyjechałem z Polski w roku 90. jako stypendysta rządu francuskiego na Wyższą Szkołę Telekomunikacji w Paryżu, na MBA-a. I tam po roku, po zakończeniu tegoż MBA-a, uznałem jednak, że inżynier ze mnie kiepski, więc fajnie, jak się jednak trochę przybranżowię. Maciek kiedyś opowiadał, że jakieś praktyczne
zajęcia, zadania zlecał kolegom, także tu by troszkę... Nic nie zlecałem kolegom. Dobra, tak. Nic nie zlecałem kolegom. Nie, czy bardzo miło spełniłem te studia akurat we Francji, tą część techniczną, ale nie, po roku... To było tutaj na Politechnice jeszcze. A, tutaj, tak? To nie pamiętam. Jasne. W każdym razie po roku, jak już zakończyłem te MBA, to tam po 15 miesiącach, to jednak przebranżowiłem się i zrobiłem jeszcze później Wyższą Szkołę Handlu i Zarządzania, jedną z prywatnych szkół w Paryżu. I stąd jak gdyby późniejsze zainteresowanie, czy późniejsza kontynuacja. Gdyby już pracy w branży marketingowej, szeroko pojętego marketingu, bo to jest też mój zawód. Ale gdzie ten telemarketing się pojawił i w jaki sposób? Czy to był totalny przypadek, tak jak to Znaczy przypadek, bywa? Nie przypadek, nie. Jak trafiłem do pracy w Canal Plus, oczywiście byłem czymś innym, ale z czasem jeden z elementów, który trafił pod moje władanie, pod moje zarządzanie, było centrum, telefoniczne centrum obsługi klienta w Canal Plus. Mhm. I nie ukrywam, to była jedna z rzeczy, w które byłem zaangażowany, ale która wydawała mi się wtedy, że ma ogromną przyszłość. W ogóle obsługa klienta jako taka. Zresztą do dzisiaj specjalizuję się w sprzedaży i obsłudze klienta przy wykorzystaniu kanałów zdalnych, mhm. Czyli mówimy bardziej o contact center, już teraz mówiąc konkretnie, czyli tak. Nie tylko telefon, ale także wszelkie inne kanały. Ale wtedy wydawało mi się, że i chyba słusznie, że obsługa klienta ma w Polsce kolosalną przyszłość. Że to był temat, który praktycznie nie istniał, no bo ci, co pamiętają czasy komunizmu, to wiedzą, że obsługa klienta nie miała żadnego znaczenia, bo kupowało się to, co było, a nie to, co się chciało kupić. Wobec czego dopiero wtedy, po roku tam 89-90, kiedy nastąpiła ta zmiana systemu, dopiero wtedy zaczęto myśleć poważnie o tym, że obsługa klienta, nie tylko sprzedaż, ale obsługa klienta ma ogromne znaczenie, bo ma wpływ na nasze przychody jako na przedsiębiorców. I obserwowałem to bardzo blisko w Canal Plus, gdzie naprawdę było to dobrze zrobione. Myśmy to korzystali oczywiście z wzorców, które Canal przyniósł z innych krajów europejskich, z Francji, Hiszpanii, Niemiec głównie. To były te kraje, któreśmy podglądali, patrzyliśmy, jak oni to robią. I tak się mocno w to zaangażowałem, że wydawało mi się, że warto w tym już podejść potem z kanału, potem kontynuować w tej branży. I stąd jak gdyby Centrum Telemarketingowe Spółka ZOL, czyli CTM. Mhm. I start już wtedy na własne konto, akurat w tej branży. Jak zmieniła się tak z twojego punktu widzenia ta część marketingu? Od tych czasów, kiedy to robiliście, kiedy przenosiliście w zasadzie te praktyki z rynków zachodnich? Z jednej strony to nie była ziemia, od strony takiej czysto powiedziałbym już organizacyjno-merytorycznej. A to poczekaj, a może nie od takiej części, tylko technologia. Chciałem jedno i drugie się połączyć. Wiedziałem, że z jednej strony ogromna zmiana, patrząc na tę część organizacyjną, merytoryczną, z drugiej strony wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o część techniczną, ponieważ my mieliśmy tą niesamowitą szansę, że wtedy, kiedy ten telemarketing, ta branża, nazwijmy to call center, bo to te dwie nazwy funkcjonują dosyć, czy tam contact center dzisiaj funkcjonują równolegle, wtedy się tworzyła i myśmy mieli szansę tak naprawdę kupować sprzęt najnowszej generacji. Wiadomo, że jeżeli kupuje się przykładowo centralę telefoniczną, czy jakieś bardzo wymyślne CRM-y, to wiadomo, że to nie kupuje się na zasadzie na rok, tylko to się amortyzuje przez wiele lat. Więc tego my w latach końcówce lat 90. kupowaliśmy już na nowocześniejszy sprzęt, to kupowaliśmy naprawdę sprzęt, który większość firm zachodnioeuropejskich nie posiadała. Ale końcówka 90. oczywiście wszystko było zniesione, można było już kupować, więc my kupowaliśmy oczywiście sprzęt super nowoczesny, który wiele firm z tej branży, nasze odpowiedniki w zachodniej Europie czy w Stanach nie posiadały. Bo mieli kupiony wcześniej, no wiadomo. A u nas się na tym samym momencie N firm kupowało naprawdę nowoczesne centrale telefoniczne. Wtedy też były normalne takie klocki, no bo to... Właśnie to chciałem powiedzieć, że... To nie były. Kiedyś faktycznie zakładając i chcąc rozmawiać z... I to były drogie rzeczy.
wszystkim bardzo drogie rzeczy. To był główny wydatek. Tak jest, no myśmy tak teraz. Dzisiaj to są centrale, mamy wirtualne. Otwieramy drzwi od garażu i robimy. Oczywiście. Wtedy centrale kosztowały naprawdę dużo, dużo pieniędzy i to był ogromny koszt. Dzisiaj mówimy, że najdroższą częścią przedsięwzięcia tego typu jak contact center są ludzie. I to jest fakt niezbywalny. Wtedy, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, technologia była bardzo droga. Ludzie byli tańsi, no bo wchodziliśmy z tego, mówię nikogo nie obrażając, to nie chodzi mi o to, żeby wskazywać, że tak wyglądały wtedy w Polsce wynagrodzenia i myśmy wchodzili dopiero tak naprawdę do Europy. Odbiegaliśmy bardzo znacząco, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, do dzisiaj też odbiegamy jednak od Europy Zachodniej. A sprzęt był bardzo drogi, bo był w cenach niestety zachodnich. Jeżeli już tak możemy użyć takiego sformułowania. Więc były to duże wydatki, czyli sam początek, start firmy to był dosyć spory kapitał, jak na tamte czasy, do wniesienia, żeby zaopatrzyć się w tego typu sprzęt. Myśmy akurat KCTM na Ericssonie wtedy zaczęli funkcjonować, a nie ukryłem też dlatego, że taki sam sprzęt Ericssona mieliśmy w Canal Plus, więc jak odszedłem, to akurat ten sprzęt znałem, było mi najwygodniej. Dzisiaj to wybór jest po prostu przeglądny. No właśnie, wtedy nie było takiego przeglądu i takiej wiedzy przede wszystkim. No dzisiaj już nie kupujesz centrali telefonicznej, raczej mówimy o wirtualnych centralach, czy w ogóle rozwiązania są już internetowe. Bardziej łącza internet. Kiedyś pamiętam, że jak szukaliśmy pierwszej lokalizacji naszego centrum telefonicznego, to nie patrzyliśmy tak naprawdę od lokalu, który nam pasuje, tylko najpierw dowiedzieliśmy się, gdzie lokalna centrala telefoniczna telekomunikacji polskiej ma tak zwane wolne pary, bo to wcale nie było takie ewidentne. I dopiero jak wiedzieliśmy, na przykład, że dowiedzieliśmy, że centrala telefoniczna na Pradze gdzieś tam ma wolne pary, czyli mogliśmy dostać dwa razy czyli po 30 linii telefonicznych, to w tej okolicy szukaliśmy tak naprawdę lokalu, gdzie mogliśmy, jeszcze pamiętam, na własny koszt, to też sama to zwracała, ale sami finansowaliśmy położenie światłowodu z centrali nadrzędnej Tepsowskiej do nas, a potem dostosowaliśmy w połączeniach zwrot, ale musieliśmy to wszystko teoretycznie na początku sami sfinansować, no bo Tepsa nie była zainteresowana, była jedynym operatorem wtedy na rynku. Więc mówię, lokal musiał być wybrany tam, gdzie centrala nadrzędna miała jakiekolwiek możliwości dostarczenia nam linii telefonicznych, bo te linie telefoniczne były po prostu niezbędne od tego, że funkcjonuje na rynku. Tak, śmieszne czasy. Tak. Ale pamiętasz pierwszą kampanię, czyli takiego dużego klienta, którego przekonaliście jednak, że warto tego klienta obsługiwać w tym kanale? Pierwsi klienci byli, pamiętam, to były krótkie akcje, chociaż nie ukryłem, że jeden klient utkwił mi w pamięci z innych moich powodów. Dostaliśmy do obsługi infolinię, wygraliśmy oczywiście, dużo chodzenia było, to była, pamiętam jak dziś, firma Sokółka Okna i Drzwi. Obsługiwaliśmy dla nich dużą infolinię. Dostaliśmy to zlecenie przez agencję reklamową. Agencja po prostu obsługiwała całościowo i uznała wtedy, proponując klientowi, że przy reklamach warto się pojawić numer telefonu. To były początki, bo to był rok 98 chyba. Że ten numer telefonu, że ludzie mogli dzwonić, to łatwiej będzie wam sprzedać wasz produkt. My wam w tym pomożemy jako agencja, oczywiście przygotowując całą kampanię. I agencja nas wynajęła de facto na rzecz. Potem agencja już przestała w momencie pracować dla Sokółki. Myśmy dalej to info jeszcze jakiś czas obsługiwali. To pamiętam, że taki klient utkwił w pamięci, tak samo jak Sanitek Koło też mi utkwił w pamięci. Też wychodziliśmy i też zdobyliśmy tego klienta i obsługiwaliśmy infolinię. No a czemu właśnie utkwili ci w pamięci? Co tam było takiego? No produkty były takie, które wtedy z punktu widzenia przeciętnego polskiego obywatela nie były takie ewidentne do tego, że dzwonimy, mamy numer telefonu, dzwonimy, pytamy się na przykład o właściwości techniczne tego okna, jeżeli mówimy o Sokółka Okna i Drzwi, czy też mówimy o Sanitek Koło, no bo rozmawiamy tak naprawdę o armaturze łazienkowej. Więc to nie były takie ewidentne produkty. Tak nam się wtedy przynajmniej wydawało. Dzisiaj to właściwie każdy produkt może być obsługiwany w ten sposób. Ale chyba klient, który najbardziej mi utkwił i wydaje mi się, że który kosztował nas dużo wysiłku, i konkretnie jedna rzecz, konkretnie jedno wydarzenie zdecydowało o tym, żeśmy go pozyskali, ale chodziliśmy na nim bardzo długo, to była Coca-Cola. Nie mieściło nam się w głowie, jeszcze Coca-Cola, w tym mieliśmy pałac, bo oni mieli swoją siedzibę mieli w Pałacu Kultury. Pamiętam, że nie mieściło nam się to w głowie, że na całym świecie, wszystkich krajach sprawdziliśmy, Coca-Cola miała infolinię, w Polsce nie miała.
I chodziliśmy tam do Coca-Coli, nie byliśmy w stanie ich przekonać w tamtych czasach. Do momentu, aż Coca-Cola liczyła taką... Ale jaka była argumentacja, że... Nie potrzebujemy, nie widzimy w ogóle potrzeby, po co okay. nam. Klienci wszędzie kupują, mamy, wszędzie tutaj... jest, sprzedaje się świetnie, po co. A jak inne kraje mają, no może mają, chcą, to niech mają, może mają inne problemy, my nie mamy. Aż do momentu, kiedy, proszę mi wierzyć, zdarzyła się taka słynna wpadka, wiele, wiele lat temu, pierwsza, jaką Coca-Cola zaliczyła, w jakiejś butelce Coca-Coli znaleziono obce ciało. I co ciekawe, zanim ta informacja dotarła... A co to było za obce ciało? Nie wiem. Ja nie powiedziałem. Krzyk był bardzo, dziennikarze podnieśli wielki krzyk. Co ciekawe, dyrektor PR-u Coca-Coli dowiedział się o tym nie od swoich służb, tylko jak mu dziennikarze zapukali do drzwi, nieprzygotowane. I w tym momencie to było decydujące według nas, tak jakśmy potem rozmawiali, że Coca-Cola uznała, że musi być infolinia, bo do czego tak naprawdę infolinia służy? Oczywiście obsługujemy klientów, ale tak naprawdę to nie wszystko. Infolinia jest także fantastycznym kanałem wczesnego ostrzegania. Mhm. Jeżeli coś się dzieje, zawsze jakiś klient zadzwoni, choćby nie wiem, co się działo. Jeżeli taki sygnał się powtórzy kilkakrotnie, to natychmiast już tak procedury są ustawione z wieloma klientami. Jeżeli dany temat pojawi się kilkakrotnie, coś nie w porządku, natychmiast zgłasza się do zleceniodawcy, jeżeli jestem firmą zewnętrzną, obsługuję, tak. Mamy centrum telefoniczne, natychmiast przekazujemy zleceniodawcy, że może być problem. To pozwala w firmie przygotować się do ewentualnego ataku, w cudzysłowie mówię, dziennikarskiego. Wtedy Coca-Cola została zaskoczona. Ale wtedy to ich przekonało, że oni muszą mieć taki system wczesnego ostrzegania. Nie może być tak, że najpierw wiedzą dziennikarze, dopiero potem wie firma. Wpadki się zdarzają, to najlepsze firmy mają wpadki. Chodzi tylko o to, żeby umieć tym zarządzać. Mhm. Żeby zarządzać dobrze wpadką, trzeba tak naprawdę o niej wiedzieć. Mhm. I rzeczywiście infolinia okazała się tutaj z punktu widzenia Coca-Coli idealnym rozwiązaniem. Zawsze potem już w następnych działaniach wiedzieli zawsze wcześniej, niż trafiła do nich prasa. No dobrze, to mieliśmy już pierwszego klienta, pierwszych klientów, tak, obsługujecie już pierwszych klientów, macie wielką centralę, która teraz nikomu się nie śni, w ogóle nie wie, jak to wygląda. Nie. I co, przechodzicie do, rozpychacie się po rynku, walczycie z niewielką ilością jeszcze konkurentów, bo tak to wyglądało. I dołączacie między innymi do stowarzyszenia, wtedy marketingu bezpośredniego SMB. Znaczy myśmy tak naprawdę wyrośli w ogóle jako firma na pewno na Tele2. Tele2 było klientem, wszedł do Polski, dał nam ogromne zlecenia. Wtedy to było ogromne, bo dostaliśmy zlecenia na poziomie 100 stanowisk. To na tamte czasy, mówimy o latach, początek lat 2000. To było ogromne zlecenia i myśmy obsługiwali całościowo Tele2 wtedy. I rzeczywiście prawda jest też taka, nie byliśmy członkiem, założycielem stowarzyszenia, ale ponieważ firma rosła coraz szybciej. Ja jeszcze zapytam właśnie przerwę ci, wejdę w słowo, co zawsze powtarzam, że uwielbiam, ale chodzi, to pytanie też zadaję osobom, które, czy firmom, ale to przez osoby, które funkcjonują w organizacjach, stowarzyszeniach, w organizacjach branżowych, bo nie jest to jeszcze cały czas dość powszechne. Czy gdzieś tam zrozumienie tego stowarzyszenia branżowego nie jest dość oczywiste? Co spowodowało, czy dlaczego dołączyliście do organizacji branżowej? Nawet dla nas to wydawało się całkowicie naturalne, to znaczy... Ale nie masz takiego wrażenia, że nie jest to tak do końca... Mam naprawdę takie wrażenie, aczkolwiek nie rozumiem tego wielokrotnie, bo uważam, że Polska w ogóle chyba jest specyficznym krajem, nie wiem, może ja tak myślę tylko, ale wydaje mi się, że my bardziej patrzymy na to, żeby naszemu konkurentowi się nie udało, niż żebyśmy my sami osiągnęli sukces, a wielokrotnie jest tak, że tak naprawdę sukces można osiągnąć przy współpracy. Wspólnie. I akurat stowarzyszenie było taką organizacją, która pozwalała nam spotkać się z naszymi konkurentami, które tak naprawdę dawały nam tą płaszczyznę rozmowy, bo rozumiem to doskonale, że w każdej branży jest tak, że firmy ze sobą walczą na rynku. Tak. No jest to naturalne. Nie ma tej płaszczyzny tak naprawdę porozumienia, rozmowy w ogóle o rynku jako takim. Nie mówię o żadnych zmowach, mówię po prostu normalnie o rynku, o pewnych standardach rynkowych. Stowarzyszenie dało właśnie to, czego nigdzie indziej nie byliśmy w stanie osiągnąć. Bo takie spotkania bilateralne z konkurentami to raczej nie wchodziły w grę. No zresztą po co? Na forum stowarzyszenia akurat grupa telemarketingowa była zawsze bardzo silna. Mhm. I myśmy wstąpili ze stowarzyszenia, bo dzięki temu tak naprawdę
uzyskaliśmy natychmiastowy kontakt i możliwość rozmowy z naszymi największymi konkurentami na rynku. Tymi wszystkimi, którzy się liczyli. Bo akurat stowarzyszenie zawsze miało ten niesamowity przywilej, że gromadziło największych w branży telemarketingowej na pewno. I dzięki temu tak naprawdę mieliśmy możliwość porozumienia się z nim, rozmawiania i podnoszenia standardów. Zaczęliśmy na forum stowarzyszenia najnormalniej w świecie rozmawiać, a nie kłócić się, ani walczyć sobie, że klientów podbieramy, albo że spotykamy się na tego typu przetargach i próbujemy przekonać, że to my jesteśmy lepsi od innych. Okazało się, że ci moi konkurenci są najnormalniejsi w świecie ludzie. Koledzy, do dzisiejszego dnia koleżanki i koledzy, z którymi utrzymujemy kontakty, i to nam pozwoliło ten rynek cywilizować. To pozwoliło nam tak naprawdę wystąpić też bardzo mocno w sytuacjach, znaczy to nie jest żadną tajemnicą, telemarketing ma w Polsce, nie zawsze jest dobrze odbierany. Nie z powodu... No to delikatnie teraz delikatnie, tak, ale z jakiego powodu? Tak. Firmy, które akurat były zawsze w stowarzyszeniu, myśmy starali się te standardy trzymać na bardzo wysokim poziomie, na bardzo wysokim. Niestety, do dzisiejszego dnia są firmy, które kompletnie z stowarzyszenia nie należą, wykorzystują telefon jako, nie tylko telefon, ale mówimy wtedy o telefonie, jako narzędzie komunikacji, i robią to niezgodnie z prawem, często nie z Polski. Dzwonią, łamią wszelkie ustawy, wszelkie inne zasady, standardy tak naprawdę rynkowe, ale idzie na konto szeroko pojętego telemarketingu. Ja do dziś pamiętam, jak myśmy walczyli, czy to na forum UOKiK-u, czy UKE, czy nawet sejmowym, starając się przekonać różnego rodzaju decydentów, posłów często, do tego, że branża jako taka jest zorganizowana całkiem nieźle, ale to, że mamy naokoło takie przywry, w cudzysłowie, bardzo negatywne, które nie mają z nami nic wspólnego, do których nawet nie mamy kontaktu, bo oni nie szukają z nami kontaktu. No tak. Które rynek psują, a idzie na nasze konto, na ich, na nasze konto to szło. I z tym zawsześmy walczyli. Nie ukrywamy, dlatego wstąpienie do stowarzyszenia było bardzo ważnym momentem. Pozwoliło nam tak naprawdę dosyć jednym głosem zacząć komunikować się z rynkiem. Ja nie ukrywam, to też nie jest tajemnicą, dzięki temu potem miałem przyjemność prezesowania w stowarzyszeniu przez 3 kadencje. I zawsze ten element takiego wspólnego języka poszczególnych branż, nie mówię już w tej chwili tylko o telemarketingu, bo będąc prezesem stowarzyszenia, mieliśmy tak naprawdę kilka grup różnych, branżowych, nazwijmy to, z tego szeroko wtedy pojętego marketingu bezpośredniego, które borykały się z podobnymi problemami, bo czy to mówimy o bazach danych, czy mówimy o jakichś tam e-mailingach, czy mówimy o wszelkiego typu firmach, czy agencjach reklamowych, które w tym BTL-u funkcjonowały, czy funkcjonują. Może dzisiaj to już mniej, bo dzisiaj to jest bardziej marketing zintegrowany niż jakiś klasyczny BTL. Chociaż to też już nie wiadomo, co no, oznacza. Tak zgoda, tak. Zgoda. Ja stare nazewnictwo używam, jasne. Tak? Takie książkowe jeszcze z Kotlera. W każdym razie było to bardzo ważne, żeby stowarzyszenie dało nam tą możliwość. Myśmy zaczęli mówić jednym głosem. Przede wszystkim zaczęliśmy być reprezentowani na rynku, bo jakaby duża firma nie była, to jako sama, będąc zaangażowana w różne działania, nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. Dziennikarze do nas nie przychodzili, ale jak przychodzili, to z pretensjami. I zawsze mieli już wyrobioną opinię na temat, szukali tylko do potwierdzenia swojej opinii. Stowarzyszenie dawało nam możliwość takiego forum wymiany między nami informacji, ale występowania na rynku jako silna, zwarta grupa. Myśmy zaczęli komunikować także rzeczy, które tam zależało, standardy, które promujemy. Zaczęliśmy próbować i w audycjach radiowych, i w telewizyjnych, tak występowałem także kilka razy w audycjach telewizyjnych, ale także w prasie zaczęliśmy promować standardy, żeby ci, którzy nas krytykują, czy też wiedzieli, że są też firmy, które naprawdę starają się jak najbardziej ten rynek cywilizować. Wspomniałeś o tym wizerunku branży, o telemarketingu, bo cały czas jeszcze tak możemy go nazywać, jeszcze nie ma też lepszej nazwy do połączenia telefonicznego. Kiedy z twojego punktu widzenia był ten taki przełom w branży, bo każda branża ma taką swoją specyfikę, która gdzieś tam przełamuje, spadamy z górki w dołek bądź zupełnie co innego. Że ten biznes się odwraca. Było coś takiego? Kilka było takich według mnie. No, na początku lata 90. to myśmy w ogóle chłonęli to wszystko, co przyszło nam z zachodu. Czy wydawało nam się, że obsługa klienta, telemarketing, sprzedaż telefoniczna, to jest to, co będzie rosło i co jest bardzo ważne.
Bardzo obawialiśmy się, w cudzysłowie mówię tutaj bardzo, wejścia do Unii Europejskiej. Wydawało nam się, że 2004 rok może być... Ale baliście się konkurencji, tak? Tak, baliśmy się, że wejdą bardzo silne firmy, które, z kapitałem, tak, które mogą spowodować dla nas problemy. Myśmy jako polskie firmy, jak kapitałowo, byli raczej słabi. To był taki pierwszy, okazało się, on się to powiedziałbym, nie do końca się sprawdziło na szczęście, aczkolwiek myśmy akurat wtedy weszli też do międzynarodowej dużej grupy, więc było nam dużo, dużo łatwiej, to też prawda. Więc zaczęliśmy jeszcze więcej chłonąć tak naprawdę od tych, którzy to robili, tą branżę obsługiwali od 30 i więcej lat. Potem mieliśmy poważnym problemem, wydawało nam się, że będzie i też się okazało płonne na całe szczęście. To były lata 2007-2008, to tak słynna bańka internetowa, ponieważ mnóstwo ludzi wtedy przepowiadało, że z rozwojem internetu telefon przestanie istnieć. Że jeżeli możemy zamówić, możemy zamówić pizzę przez internet, to po diabła będziemy dzwonić, zamówili tą samą pizzę przez użycie telefonu. I co się okazało? Znaczy, że nie będziemy mówić w ogóle. Tak, że będziemy się komunikować tylko online'owo, tak nazwijmy. I to się okazało nieprawdą, że internet na naszą oczywiście korzyść, okazało się, że jednak człowiek jest takim dziwnym stworem, że oczywiście nawet zamawiamy coś tam szybciutko z klawiatury, piszemy, ale potem dzwonimy i sprawdzamy, czy jak szybko nam przywieziecie. Tak. A dlaczego was jeszcze nie ma? Telefon wcale nie, że internet nie zniszczył nas, wręcz przeciwnie, pomógł nam jeszcze podnieść nasze obroty. A powiedz mi jeszcze, jak różniliśmy się wtedy, jeśli chodzi o samą organizację, ale też i kształcenie ludzi, bo przecież nikt nie miał takiej wiedzy, żadne struktury edukacyjne tego w naszym kraju do tej pory przecież nie robią zresztą, no ale ludzie już mają tą wiedzę, tak? No tutaj wtedy to było faktycznie tak... To wtedy to było tak naprawdę... No, byliśmy samoukami. Ja dziś pamiętam przecież, jak wróciłem do Polski w 1994 roku, do tejże pracy w Canal Plus, to przecież coś takiego marketing w ogóle nie istniało. No tak. Żadna polska uczelnia wtedy jeszcze nie miała, znaczy kierunki już były, ale jeszcze nie wypuszczało absolwentów w 1994 roku. Marketing, tak jest. Więc ja pamiętam, jak ja przyjechałem mając dyplom w czymś takim jak marketing, to byłem jeden z nielicznych, takich jak ja, którzy przyjeżdżali gdzieś tam z innych krajów europejskich czy ze Stanów. I którzy wiedzieli mniej więcej, co to jest. Więc byliśmy, powiedzmy, w czołówce. Jeżeli zaś chodzi o ludzi i szkolenie w tejże branży, no to tu też tylko i wyłącznie stosowaliśmy nasze metody i nasze umiejętności, ponieważ myśmy nawet wtedy nie bardzo mogli szkolić się na tej zasadzie. Przyjeżdżaliśmy stamtąd, więc co przywieźliśmy, to mogliśmy jak gdyby zaimplementować. Wtedy, proszę jeszcze pamiętać, internetu nie było. Tak. Mówimy o latach 90. Więc nie było tak, że sięgałem sobie, jakieś wzorce ściągałem sobie przez internet z zachodniej Europy czy ze Stanów. Nie. Te dawla się pojechały, komuś podglądnęło, albo miało się przyjaźnie znajomych i można było pewne rzeczy po prostu w ten sposób czerpać tą wiedzę, a tak robiliśmy to wszystko sami. No dobrze. No rynek niemiecki, chciałbym powiedzieć, że jest wyjątkowy, bo i kształci, i szkoli, i stowarzyszenie jest tam bardzo silną organizacją. No to o ile jestem sobie w stanie wyobrazić, że można było przygotować, wyszkolić pracownika, chociażby z, nie wiem, wiedza savoir vivre, czy rozmowy wystarczyła do tego, to jak ta część później sprawdzania jakości, monitoringu tych rozmów wyglądała i do czego to porównywaliście? Jak to nie, no czasy początkowo, na początku bardzo, to były naprawdę trudne, z prostego powodu, że branża mało płaciła. Wynagrodzenia były niskie, dlatego że klienci nie chcieli za to też zbytnio dużo płacić. To jest zamknięte koło, bo jak klient płaci mniej, tym się ludziom płaci mniej. No to jak gdyby to paskudne, no ale w biznesie tak jest, że jeżeli się nie domyka na przychody z kosztami, no to tego nie da się na dłuższą metę utrzymać. Najwięcej chodzi na studentów. To była początkowa bolączka polskiego telemarketingu, ponieważ wiadomo było, że studenci szukają pracy dorywczej, a ten telemarketing takie możliwości dawał. Tak. Myśmy mieli bardzo niewielu pracowników, którzy z nami się na długo wiązali i bardzo młodych z tego powodu, że tak naprawdę to był tylko czas, powiedzmy, tych studiów. Czyli ciężko się w ogóle odnieść do umowy o pracę w ogóle nie wchodziły w grę wtedy, bo umowa była bardzo droga w utrzymaniu, bo były wszystkie ZUS-y, podatki i tak dalej.
A przy umowie zleceniu, na początku to jeszcze w ogóle było tak, że nie płacili. Znam firmy, które w ogóle umowy działy tylko stosowały, co w ogóle już jest aberracją całego systemu, ale powiedzmy przy umowach zleceniach też nie płaciło podatków, a potem jeszcze do 26, jak już zaczęto płacić do umowy podatki do 26 roku życia, nie było tychże podatków dla studentów, co jak gdyby jeszcze bardziej zwiększyło ten strumień studentów w kierunku telemarketingu, bo tam nie płaciliśmy dalej tychże podatków i ZUS-ów, tak, nie było to obciążone. Więc było trudne na pewno. Utrzymanie jakości było szalenie trudne, szalenie trudne, ponieważ była rotacja przeogromna. No tak. No dobrze, to sprzedaż CTM-u była i dołączenie do Teleperformance. 2004. Później w Teleperformance zostałeś również długoletnim prezesem. No, Teleperformance Polska. Ta. Ja byłem jednym z twórców oczywiście firmy, no, poza tym miałem pewnego rodzaju zobowiązanie, podpisywałem, jak sprzedaliśmy spółkę, że zostaje tam. No dobrze, no, ale przyszedł też taki czas, że w końcu z tej wielkiej już korporacji... Numer jeden na świecie, dzisiaj to już... Postanowiłeś rzucić to wszystko, wyjechać w Bieszczady prawie, że? No, może nie aż tak, postanowiłem po prostu odejść z tak zwanych operacji. Aha. I tak naprawdę dzielić się. Co spowodowało właśnie? Chciałem się po prostu, tylko kawał życia poświęciłem na firmę, na telemarketing taki. Wydawało mi się, że dużo o tym wiem. Myślę sobie, że jakiś tam swój wkład na tym rynku też wniosłem. No to taka skromność macie. Tak. I postanowiłem, tak naprawdę, wydawało mi się, że czas jest na to, żeby zacząć się z innymi dzielić swoją wiedzą na temat tej branży. Zresztą do dzisiaj pracuję jako konsultant, wykorzystuję tą swoją wiedzę też sprzed lat, ale także oczywiście aktualną, ale to jest... BW Expert, tak, ale także swoją działalność działalność gospodarczą, czyli tak naprawdę specjalizuję się w sprzedaży i obsłudze klienta przy wykorzystaniu kanałów zdalnych. Mhm. Odszedłem z Teleperformance w 2012 roku wielkiej przyjaźni. To nie było, ani oni czasnęli drzwiami, nie czasnąłem drzwiami, to po prostu była taka dojrzewała decyzja i powoli chciałem się podziękować. Zachowałem do dzisiejszego dnia wspaniałe kontakty z moimi wtedy przełożonymi ojcami, założycielami grupy Teleperformance, tak jest, rozsianymi po całym świecie. Więc zdarza mi się spotykać dzisiejszego dnia z tymi ludźmi na różnych lunchach, w różnych krajach, gdzieś tam lecę, czy gdzieś się spotykamy, to największą przyjemnością. Część z nich już też nie jest zaangażowana w Teleperformance, część jest. Więc te spotkania są szalenie sympatyczne i zawsze z wielką radością rozmawiamy też trochę o przeszłości. No, o tym, co dzisiaj. No właśnie, wiesz co, jeszcze chciałem cię o coś takiego zapytać. Pamiętam wiele jakichś tam rozmów wspólnych i kiedyś przy jednym ze szkoleń grupy pracowniczej powiedziałeś o sobie, że jesteś człowiekiem sukcesu, co dla mnie wtedy było wielkim oburzeniem, no bo jednak tak to funkcjonuje chyba też nadal, że w Polsce człowiek sukcesu to, czyli przedsiębiorca to, złodziej znaczy, i tak. No tak, no niestety. Tak. Nie mówimy o sobie w ten sposób, tak? Znaczy, jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem, to znaczy... Znaczy, no właśnie, zbudowałem firmę. Że znając ciebie wcześniej, no pewnie to był taki też taki czas, kiedy już tak mogłeś powiedzieć, tak? Nie pytam dokładnie, kiedy to nastąpiło, ale czy to była taka analiza, czy... Nie, to przychodzi jakoś tak o samo siebie, to znaczy oczywiście jak zakładałem... Znaczy chciałem jeszcze powiedzieć, że wtedy faktycznie byłem głupim łokosem, że tak pomyślałem, bo dlaczego mamy nie mówić o tym sukcesie? Znaczy faktycznie w Polsce to nie jest dobrze widziane. Tak. Jednak oczekujemy, że coś mi nie wyszło, tak, bo możemy się wspólnie pośmiać. Pamiętam, że ktoś skomentował i śmiał się ze mnie gdzieś, pamiętam, tak, zaprosiło mnie na taki czat, chyba pracuj.pl, to wiele lat temu, i przychodziły pytania takie właśnie na czacie, odpowiadałem i ktoś mnie właśnie zapytał, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces. Aha. I tak wtedy sobie napisałem, że tak, no, do tego oczywiście doświadczenie, nie zawsze doświadczenie, bo możemy czasować od zera, ale pewne doświadczenie i wiedza są niezbędne, ale nie ukrywam, że potrzeba trochę szczęścia. Mm-hmm. I potem mi to skomentowano. No i kupę mówiąc, pracy jeszcze. No jasne, to, oczywiście, tak, no mówię na starcie. No. Ale i potem mi to skomentowano i śmiano się trochę z tego, że
kurde, no facet zapieprza jak mały samochód i mówi, że do tego trzeba szczęście. Niestety potrzeba. Ja do dzisiejszego dnia tak uważam, że zresztą świat jest pełen różnych fantastycznych pomysłów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Mimo, że były tego elementu. Właśnie, bo mimo tego, że były lepsze od tego, co porównywalnie było w danej branży i pojawiło się na rynku, ale było odpowiednio wypromowane, odpowiednio nad tym popracowano. Tak. I wypromowano. A są produkty dużo lepsze, które nigdy nie zaistniały. I zakopano je potem i koniec. No dobrze, zostawiamy branżę. Słuchajcie, spotkaliśmy się przy winku. Przed nagraniem dostałem cały wykład na temat kształtu kieliszka, w którym będziemy pić to winko. To wszystko spowodowane jest faktem, że Maciej jest miłośnikiem, znawcą wina. No i teraz rozpocznie się kolejne nagranie i nagranie kilkugodzinne, bo Maciej zacznie opowiadać o winie. Nie, no dobrze, to tak króciutko. Króciutko. Nie, no rzeczywiście wina to też jakaś tam moja pasja. Kieliszki, jak gdyby to, i wino i kieliszki mogły być zupełnie osobnym tematem, tematem tego typu nagrania, no bo każdy kieliszek, każde wino ma inny kieliszek. Ja mówię, tu pijemy w Riedlach, czyli kieliszkach, które zostały wyprodukowane przez firmę Riedl, austriacką firmę z Kufstein. Dlatego nie mogliśmy się spotkać nigdzie indziej, ponieważ przewiezienie tych kieliszków nie jest możliwe. Kieliszki są rzeczywiście, to kształt tych kieliszków jest patentowany przez firmę Riedl i to jest numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o kieliszki, uznawane. My pijemy w tej chwili białe, słodkie Bordeaux, czyli Sauternes, to są kieliszki właśnie do Sauternes, używane także do tokajów, czyli do węgierskich tokajów słodkich, bo chodzi o białe, słodkie, bardzo słodkie wina, zwane winami deserowymi, aczkolwiek nie zawsze, bo przez Sauternes pijemy do foie gras, czy do, nie tylko koniecznie do słodkich. My akurat jemy w tej chwili naleśniki na słodko, stąd Sauternes pijemy. To nie jest jakaś wielka butelka, aczkolwiek 96 rok, więc już mamy 26 lat. No tak, muszę Chateau przyznać, Cibiro, że więc... zawsze mam wielkiego stresa, jak przyjeżdżam do Macieja z winem, bo sam jestem ignorantem akurat w tym temacie, więc... Ale dobrze się pije, nie? Prawda? Tak, dlatego nie wiem, czy jaka będzie ocena zawsze końcowa, a tu proszę bardzo, teraz Bordeaux, to oczywiście nie mój wybór. Nie, wybór jest mój, rzeczywiście, ale to wybór naleśników był twój, wybór tak, był mój, podzieliliśmy. A tam na dole mam piwniczkę, której różne wina czekają na swoje jeszcze na swój moment. To... Zawsze to jest tak trudny wybór, którą butlę wyciągamy? Nie, to zależy, no, każde wino jest, to jest tak, w Polsce to mówimy białe, czerwone, tak, słodkie, tak. Słodkie i wytrawne, tak? Wiadomo, że tych odcieni jest dużo, dużo więcej. I co ważniejsze, że tak naprawdę każde danie ma swoje wino. Najlepiej spojrzeć, skąd pochodzi danie, bo najprawdopodobniej w tamtym regionie, gdzie mamy już jak gdyby zgrane wino z posiłkiem. Jak spojrzymy na stary świat, mówimy tutaj o Francji, Włochach, Hiszpanii, czyli tam, gdzie to wino największe tradycje ma, to w każdym regionie inne winnice, czy tam inne szczepy winogron, inne wina i inne dania, które oni się specjalizują. Jeżeli tak naprawdę, skąd to się wzięło? No oni tak naprawdę mają to wszystko już gdzieś tam połączone. No tak, ale teraz... Są grube książki oczywiście na ten teraz temat. Teraz chyba też kuchnia doświadczalna i ewentualnie takie nieoczywiste oczywiście, że tak. Parowanie, tak? No nie, no to oczywiste, że tak. Już w tej chwili powszechnie się mówi, że chociażby to nie jest tak, że... To wspomniane białe, czerwone, to już właśnie. To nie jest takie oczywiste. No, kiedyś to było, jak ryba to białe, jak czerwone to mięcho, tak? No dzisiaj już, białe, słodkie, to foie gras trudno nazwać. Starą szkołą. Znaczy to jest akurat stara szkoła, tak samo jak słodkie, białe wina do Roquefora, tak? Do tych wszystkich pleśniowych serów, to też to fantastycznie funkcjonuje. Aczkolwiek do Roquefora można też czerwone wina na przykład dobrać, niekoniecznie białe. Słuchajcie, dziękuję bardzo, dziękuję. Maciej, za rozmowę. Zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych odcinków Kuchni Marketera, do subskrybowania kanału. Niedługo kolejne, my biegniemy do piwniczki. Na następne winka. Dzięki, cześć. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeśli chcecie również oglądać i zobaczyć, co dzieje się w kuchni, zapraszam na kanał YouTube'owy Kuchni Marketera.